zapowiedzią Centralnego Portu Komunikacyjnego, która miałaby wykluczać miasto Łomża i cały nasz region z możliwości dostępu do kolei. Miasto Łomża od lat jest ośrodkiem wykluczonym komunikacyjnie. Zabiegaliśmy o Via Baltica. To się dzieje, z tego się cieszymy, ale bardzo istotne w rozwoju naszego miasta, w szczególności w rozwoju gospodarczym, jest dostęp do kolei. Lata pracy, lata uzgodnień, wielu spotkań mieszkańców naszego miasta, zaangażowania wielu osób, tak naprawdę może zostać zniszczone jedną decyzją. My jako mieszkańcy Łomży, mieszkańcy regionu, nie godzimy się na takie traktowanie nas. Te zapowiedzi, szumne zapowiedzi poprzedniego rządu, zaangażowanie wielu osób skutkowałoby naprawdę tym, że Łomża miałaby szansę na rozwój, na skok cywilizacyjny. Koncepcja nowego rządu, czyli marginalizacja mniejszych ośrodków, inwestowanie w duże aglomeracje powoduje to, że mieszkańcy Łomży i regionu będą mieli mniejsze szanse na rozwój. Uważam, że jako samorząd miasta Łomża powinniśmy mówić jednym głosem, bez względu na nasze przekonania polityczne, bez względu na nasze barwy. Powinniśmy być silni. W związku z tym proponujemy, żeby na najbliższej sesji, czyli dzisiejszej sesji Rady Miasta, radni przyjęli stanowisko. Ja za chwilę to stanowisko odczytam. Oczywiście w trakcie sesji będzie możliwość też ze strony radnych modyfikacji tego stanowiska. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować kompromis. Te informacje, które docierają do nas, są niezwykle niepokojące. Boli też to, że chociażby Łomża w ramach rozwiązań komunikacyjnych, czyli nawet połączeń do Białegostoku, połączeń PKS-u, też mieszkańcy to kwestionują, że jest coraz mniej tych połączeń, też kolejne połączenia są likwidowane i to jest dla nas jako samorządowców niepokojące. Wierzymy oczywiście w to, że będzie realizowana Kolej Plus, że dzięki też zaangażowaniu poprzedniego zarządu województwa, pana marszałka Kosickiego, Olbrysia, ten projekt jest urealniony, ale potrzeba nam dobrego, oprócz dobrego połączenia z Białymstokiem, które jak widzimy w ostatnim czasie, te sygnały też odnośnie tych likwidacji połączeń autobusowych są niepokojące, dobrego połączenia ze stolicą kraju, dobrego połączenia też z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Pozwólcie Państwo, że odczytam projekt stanowiska Rady Miejskiej Łomży z dnia 10 lipca 2024 roku w sprawie rządowych planów odejścia od realizacji połączenia kolejowego Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Z niepokojem przyjęliśmy wypowiedź premiera Donalda Tuska dotyczącą realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej z nią budową sieci szybkiej kolei, która sugeruje rezygnację z budowy tzw. szprychy biegnącej z Warszawy przez Łomżę do Giżycka. Od 30 lat Łomża jest odcięta od dostępu do transportu kolejowego i stanowi białą plamę na kolejowej mapie Polski. Jest trzecim co do wielkości miastem w naszym kraju bez kolei pasażerskiej. Okazuje się, że lata starań mieszkańców i władz samorządowych oraz prac nad przebiegiem trasy i poniesionych w związku z tym kosztów mogą zostać zaprzepaszczone. Zapewnienie mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz turystom niezawodnego połączenia kolejowego ze stolicą Polski i Centralnym Portem Komunikacyjnym niewątpliwie pozytywnie wpłynie na region łomżyński i da ogromną szansę na skok cywilizacyjny. Pomoże zatrzymać obserwowany od dłuższego czasu proces jego depopulacji, umożliwiając dojazd w krótkim czasie z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, nawet z większych odległości. Pozwoli także na pełne wykorzystanie jego ogromnego potencjału turystycznego. Nie bez znaczenia jest również ekologizacja transportu towarowego w celu osiągnięcia większych korzyści gospodarczych przy mniejszym wpływie na środowisko. Zmniejszenie emisji spalin bez zapewnienia odpowiedniej sieci kolejowej nie jest możliwe. Należy podkreślić, że linia kolejowa do Giżycka
jest przede wszystkim niezwykle istotna dla bezpieczeństwa narodowego. Trasa przebiega przez tereny, na których znajdują się lub są planowane liczne jednostki wojskowe. W Orzyszu, gdzie znajduje się także jeden z największych w Polsce poligonów, w Łomży, Czerwonym Boże, Ostrołęce czy Kolnie. Transport kolejowy jest niezbędny do obsługi tych jednostek, w tym żołnierzy NATO, przewozu wojska oraz transportu wyposażenia, ale też ewentualnej pomocy humanitarnej. Z tego powodu Komisja Europejska poprzez instrument Łącząc Europę 2021-2027 już 2 lata temu postawiła na wzmocnienie infrastruktury cywilnej. Podtrzymujemy także nasze stanowisko z dnia 26 lutego 2020 roku popierające budowę linii kolejowej szybkiego ruchu w ramach CPK na trasie Warszawa-Ostrołęka-Łomża-Giżycko i wskazujące jako najwłaściwszy jej przebieg przez nasze miasto jego zachodnią granicę administracyjną od strony Ostrołęki, pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Nowogrodzką. Jednocześnie deklarujemy, że jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju dyskusje i działania mające na celu doprowadzenie do jak najszybszej budowy wspomnianej trasy kolejowej przez Łomżę. Mając na uwadze powyższe, apelujemy o modernizację linii nr 6 i nr 29 na odcinku Warszawa-Tłuszcz-Ostrołęka i budowę trasy kolejowej w dalszym przebiegu wyznaczonym przez szprychę nr 3. Ostrołęka-Łomża-Kolno-Orzysz-Giżycko. Podkreślamy, że nie zgadzamy się na marginalizację mniejszych ośrodków o subregionalnym znaczeniu, takich jak Łomża. Bez właściwego skomunikowania naszego regionu szybko koleją jeszcze bardziej pogłębi się jego wykluczenie komunikacyjne i gospodarcze. Po przyjęciu stanowiska chcemy, żeby to pismo trafiło do premiera Donalda Tuska, do ministra obrony narodowej i ministra infrastruktury. Dziękujemy Państwu za uwagę.